Dziś po raz kolejny czcimy pamięć, bohaterstwo i męstwo poległych tutaj naszych krewnych, często rodziny, sąsiadów, przyjaciół z tych dawnych lat. To oni walczyli tutaj, oddając swoje życie, przelewali swoją krew za naszą wolność, za to, żebyśmy mogli w wolnej, spokojnej Polsce mogli żyć, mogli rozwijać nasz kraj. To bardzo piękne i serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, wszystkim przybyłym gościom, tak licznie zgromadzonym mieszkańcom i całemu Wojsku Polskiemu, którzy są tutaj z nami jak co roku, którzy chcą poświęcić swój czas, swoją modlitwę właśnie za poległych tutaj pod Sarnową Górą. 99. rocznica, tak wiele lat mija od tego wydarzenia. Już w przyszłym roku będziemy mogli uczcić 100. okrągłą rocznicę bitwy pod Sarnową Górą. Szanowni Państwo, będziemy chcieli w przyszłym roku jeszcze bardziej, jeszcze mocniej zaakcentować to wydarzenie, które miało tutaj miejsce na tym terenie. Jak zauważył ksiądz proboszcz, rzeczywiście czasami może gdzieś dalej nie wiadomo, nie słychać o Sarnowej Górze. Ktoś może pyta, co to za miejsce, co tam się wydarzyło. A rzeczywiście to wydarzenie tu, spod Sarnowej Góry, miało olbrzymi wpływ na całą wojnę polsko-bolszewicką. To zaszczyt i duma, że jest takie miejsce, że to nasi tutaj mieszkańcy tak mężnie bronili naszej ojczyzny. I za to jesteśmy im wszyscy wdzięczni. Jesteśmy im wdzięczni przede wszystkim pamięć i modlitwę, że nie zabrakło ich tutaj, że tutaj właśnie stanęli i tutaj niestety też polegli. Ale polegli za sprawę najważniejszą. Polegli za naszą ojczyznę. Ojczyzna to trzy wielkie rzeczy. To wspólna mowa, wspólna ziemia i wspólna pamięć. Dzisiaj właśnie spotykamy się, żeby pamiętać o tych chłopcach z dywizji generała Krajowskiego, którzy bagnetem i krwią pisali na tej ziemi historię polskiej wolności, historię obrony przed bolszewicką zarazą. I chciałem w tym miejscu podziękować wszystkim tym, kiedy pamiętali, kiedy nie było to modne, bo w PRL-u to była pamięć zakazana. Było to pusta, jednak tradycja tej bitwy przetrwała w waszych podaniach ustnych, w waszych sercach. Często babcia ukradkiem opowiadała wnukom historię tutaj spod Sarnowej Góry. I chciałbym podziękować tym, którzy odważyli się powiedzieć głośno, że trzeba to miejsce upamiętnić. Ludziom, którzy kilkanaście lat temu wspólnym wysiłkiem postawili tutaj ten pomnik. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się, że szkoła w pobliskim Bątkowie, gdzie przecież toczyły się też walki, gdzie stacjonowała polska artyleria, że szkoła w pobliskim Bątkowie nosi od niedawna imię bohaterów bitwy pod Sarnową Górą. Miałem wielką przyjemność być na poświęceniu tego pięknego sztandaru, który dziś nam i młodzieży towarzyszy na tej wspaniałej uroczystości. Dziękuję za to dzieło, dziękuję za tą pamięć. I chciałbym powiedzieć, że upamiętnienie tych, którzy zginęli, jest naszym obowiązkiem. Zbigniew Herbert w swoich wierszach pisał o tym jako konieczności nazwania, wymienienia tych, którzy zginęli. Pracowaliśmy wspólnie z Klubem Gazety Polskiej, wspólnie ze Stowarzyszeniem Sarnowa Góra nad zebraniem nazwisk tych, którzy polegli. Jest tych nazwisk w tej chwili udokumentowanych ponad 70. W tej chwili ta lista została przekazana do Instytutu Pamięci Narodowej. Czekamy na to, aż zostanie ona zweryfikowana przez profesjonalnych historyków. I mam nadzieję, że wspólnym wysiłkiem, tak jak kilkanaście lat temu powstał ten pomnik,
Mam nadzieję, że wspólnym wysiłkiem już na setną rocznicę bitwy będziemy mogli poszczycić się, że przy tym pomniku będą na tablicach nazwiska tych, którzy tu na pewno polegli. A poległo ich pewno więcej niż nazwisk znamy. Kiedy w 25 roku, w 1925 roku powstała idea budowy grobu nieznanego żołnierza w Warszawie, to ówczesny szef Wojskowego Biura Historycznego, generał Marian Kunkiel, wytopował 15 miejsc, gdzie pochowani byli nieznani żołnierze. W 15 największych bitwach 20 roku. Wśród nich była Sarnowa Góra. Taką ciekawostkę powiem, że przeprowadzano wówczas losowanie, z którego miejsca ekshumować ciało nieznanego żołnierza i pochować go w Pałacu Saskim w Warszawie. Tak się złożyło, że nie wylosowano Sarnowej Góry, wylosowano Lwów i jedno z orląt lwowskich leży przy pałacu w grobie nieznanego żołnierza. Niemniej jednak pewno było blisko, żeby to był żołnierz nieznany spod Sarnowej Góry. Lech Kaczyński powiedział kiedyś świętej pamięci prezydent Polski, że ważne rocznice dobrze uświadamiają nam, czym jest ojczyzna. Nasz wspólny kraj, który dziedziczymy po przodkach i który powinniśmy w jak najlepszym stanie przekazać potomkom. I dzisiaj będę miał przyjemność w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego trzem osobom, które to dziedzictwo przekazują, które dbają o tym, żeby pamięć i wartości przekazywane były dalej. W imieniu premiera będę miał przyjemność tym trzem osobom wręczyć Medal Stulecia Niepodległości. Te osoby to pani Hanna Podgorzelska, pan Waldemar Nitzman i pan Arkadiusz Gołębiewski. Cieszę się, że podczas tej pięknej, wspaniałej, dorosłej uroczystości uda nam się wyróżnić osoby, które w wspaniały sposób dbają o polską pamięć. O pamięć właśnie tych naszych chłopców, za których modliliśmy się dzisiaj podczas wspaniałej polowej mszy świętej. Chwała bohaterom! W imieniu samorządu województwa mazowieckiego, pana marszałka Adama Struzika oraz własnym bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Pan marszałek prosił, abym przekazał państwu w postaci listu kilka słów, które zaadresował do pana Jarosława Muchowskiego, wójta gminy Sońsk, a skierował do wszystkich zebranych. Szanowni państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystości z okazji 99. rocznicy bitwy pod Sarnową Górą. 15 sierpnia świętujemy doniosłą i radosną rocznicę. Ten dzień niemal od samego początku określany jest jako cud nad Wisłą i dziś uznawany za święto Wojska Polskiego. Gdyby jednak przełom w wojnie 1920 roku definiować cudowną poetyką, to cudu nad Wisłą nie byłoby bez cudu nad Wkrą. A miejscem szczególnym w bitwie nad Wkrą jest właśnie Sarnowa Góra. Wyjątkowo krwawe boje stoczone nad Soną i Wkrą zdecydowały o powodzeniu uderzenia na froncie północnym. Tereny te kilkakrotnie przechodziły z rąk do rąk, podobnie jak Radzymin. Trzeba było niezwykłej ofiarności żołnierzy i determinacji ich dowódców, by walczyć przez 4 dni bez przerwy, często na bagnety. Złotymi zgłoskami zapisała się 18. Dywizja Piechoty, dowodzona przez Czecha, Franciszka Krajowskiego, nazwana Żelazną, której trzon pochodził z błękitnej armii generała Józefa Hallera. Jeden z jej pułków stracił połowę swego stanu, a polskie straty w bitwie wyniosły łącznie ponad 800 żołnierzy. Efekty działań 18. Dywizji przewiezionej pociągami spod Lwowa potwierdziły jednak, że generałowie Rozwadowski i Haller znakomicie znali jej możliwości. 15 sierpnia zdarzył się kolejny cud. Niespodziewanym wypadem na Ciechanów 8. Brygada Jazdy rozpędziła sztab 4. Armii Szuwajewa oraz zniszczyła jej radiostację.
pozbawiając informacji rozciągnięty front bolszewicki. Kultywowanie pamięci oraz przekazywanie wiedzy o tej bitwie kolejnym pokoleniom, jej piękne i zaszczytne, a wdzięczność i pamięć o poległych przodkach jest obowiązkiem naszego pokolenia. Dzisiejsza uroczystość jest tego najlepszym dowodem. Serdecznie gratuluję Państwu zorganizowania obchodów święta. To wydarzenie jest nie tylko hołdem składanym bohaterom, lecz także pobudza patriotyzm młodych ludzi i kształtuje ich tożsamość. Dziękuję Państwu za popularyzowanie historii naszego narodu. Jestem przekonany, że młodzi ludzie będą wzorować się na swoich przodkach i doceniając ich dokonania, czerpać z ich mądrości i siłę, by kształtować pomyślną przyszłość kraju. Pozdrawiam wszystkich uczestników uroczystości oraz życzę wszelkiej pomyślności. Z wyrazami szacunku, Adam Struzik. Szanowni Państwo, również w swoim imieniu chciałbym na ręce Pana Wójta złożyć serdeczne gratulacje i życzyć, aby pamięć o bohaterach tamtych dni nie tylko ziemi sońskiej, glinojeckiej, ojrzeńskiej, ziemi ciechanowskiej, ale również całego Mazowsza i wreszcie naszej najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej na zawsze była w naszych sercach i umysłach, a pamięć o tej tradycji była rokrocznie kultywowana. Chwała bohaterom! Wielki dzień, ponieważ jesteśmy w przededniu stulecia obchodów, wielkich obchodów Cudu nad Wisłą i Wielkiej Wojny 1920 roku. O historii była tu już mowa, nie chciałbym więc się powtarzać. Natomiast chciałbym przywołać postać jednej osoby, która tu zginęła w tych walkach. Mam na myśli porucznika Aleksandra Napiórkowskiego. Kto to był Aleksander Napiórkowski? To był syn ziemi mazowieckiej, bliski współpracownik marszałka Józefa Piłsudskiego, legionista, poseł na Sejm Ustawodawczy, który jak tylko wybuchła ta tragiczna wojna, zgłosił się na ochotnika do Wojska Polskiego i był jedynym parlamentarzystą Sejmu Ustawodawczego, który zginął w tych wydarzeniach. Sądzę, dołączając się do inicjatywy pana ministra Wąsika, że również postać, tę niezwykłą postać Aleksandra Napiórkowskiego, polskiego parlamentarzysty, oficera, bohatera, patrioty, socjalisty, bo był członkiem PPS-u, należałoby w sposób godny i właściwy uczcić na naszej ziemi i to jest kwestia naszego zobowiązania wobec następnych pokoleń. Szanowni zebrani, dziękuję organizatorom tej wspaniałej uroczystości i dziękuję Wam, drodzy mieszkańcy, za to, że zawsze pamiętacie i wiecie, że kto nie szanuje własnej przeszłości, ten nie będzie szanowany przez innych, jak mówił wielki marszałek Józef Piłsudski. Dziękuję Wam za to. Chwała bohaterom.